platformy rzucono kamień. Jego wysokość nad ziemią, w metrach jest ta wysokość podana, po x sekundach od wyrzucenia wyraża się wzorem h od x, h to jest ta wysokość, x to jest czas od wyrzucenia, równa się minus 5 razy x minus 4 do kwadratu plus 180. Czyli tutaj autor zadania miał taki kaprys, aby czas zamiast t nazwać x, prawda? Wszystko jedno, jak nazwiemy, jesteśmy może przyzwyczajeni do tego, żeby czas nazywać, oznaczać literką t, no a tutaj akurat czas w sekundach oznaczony jest literką x. No i na tej podstawie mamy odpowiedzieć na następujące pytania. Jakiej wysokości jest platforma? Po ilu sekundach kamień osiągnie maksymalną wysokość i jaka ona będzie? A także po ilu sekundach upadnie na ziemię? Dobrze, czyli tak. No widzimy tutaj, że ten wzór h od x to jest funkcja kwadratowa. Współczynnik przy x kwadrat jest ujemny, czyli to będzie wykresem jest parabola. I ponieważ współczynnik przy x kwadrat jest ujemny, to będzie taka parabola z ramionami do dołu. No więc może naszkicujmy tę sytuację mniej więcej, jak to będzie, jakiś tam układ współrzędnych taki prowizoryczny. Czyli mamy układ współrzędnych, tu jest x, czyli czas, a tu jest h, czyli wysokość, no i ta para, powiedzmy to jakoś ten wykres będzie mniej więcej taką, mamy parabolę do dołu, fragment paraboli. Prawda? Oczywiście tutaj x jest, interesuje nas, to jest czas od wyrzucenia, czyli x jest większe równe 0, czyli interesuje nas fragment tej paraboli dla x-ów dodatnich, no ona gdzieś tutaj pewnie dalej się będzie tam ciągnąć, ale to już nie jest, jakby jest poza treścią naszego zadania. Dobrze, to jest tak. Teraz zwracam uwagę, że to nie jest tor lotu tego kamienia, tylko to jest wysokość w zależności od czasu, a nie tor lotu. Chociaż tor lotu mógłby wyglądać podobnie, ale nic tutaj nie jest powiedziane o tym, czy ten kamień został rzucony pionowo do góry, czy z jakąś prędkością poziomą również. Prawda? O tym w zadaniu nie ma ani słowa, wobec tego ważne jest, żeby nie mylić tego wykresu wysokości od czasu z torem lotu tak w przestrzeni. No dobrze, spróbujmy teraz odpowiedzieć na te pytania. Jakiej wysokości jest platforma? No, czyli to jest wysokość nad ziemią jest po x sekundach jest dana tym wzorem, czyli co? Czyli w momencie rzutu to jest x równe 0, tak? Czyli na pierwsze pytanie odpowiedź, czyli pierwsze pytanie, tak? No to będzie h od 0. To jest ta wysokość, czyli to jest ile? To jest minus 5 razy 0 minus 4 do kwadratu plus 180. To jest wysokość tej platformy w metrach, czyli to jest co? Minus 4 do kwadratu to jest 16, 5 razy 16 to jest 180, tak, i to jest czyli minus 80 plus 180, czyli 100 metrów, prawda? Czyli platforma jest 100 metrów. Czyli tutaj ta początkowa wysokość to jest 100. Dobrze, dalej. Po ilu sekundach kamień osiągnie maksymalną wysokość i jaka ona będzie? No, to z kolei drugie pytanie, to jest, jeżeli to jest wysokość, to widzimy, że maksymalna wysokość, prawda, to jest współrzędna y wierzchołka tej paraboli, prawda? Czyli, no a czas, po jakim ta maksymalna wysokość zostanie osiągnięta, no to jest ten czas, prawda? Nie wiem, t max, tak go możemy oznaczyć, a tu jest maksymalna wysokość. Czyli co, popatrzmy, no zastanówmy się chwilę, gdzie jest, jak obliczyć wierzchołek tej paraboli. No to właśnie ta parabola jest w postaci kanonicznej, to znaczy wierzchołek tej paraboli, czyli ponieważ tutaj jest minus, to jest maksymalna wartość tej funkcji. No, kiedy ta funkcja jest maksymalna? Otóż to, co jest tutaj, to jest kwadrat pewnego wyrażenia, to jest zawsze dodatnie, no zawsze nieujemne powiedzmy, to jest mnożone przez minus 5, czyli ta liczba jest ujemna lub równa 0. Czyli jej maksymalna wartość jest wtedy, kiedy to, co w nawiasie jest 0, tak? Czyli x równe 4. Czyli ta maksymalna
współrzędna wierzchołka, czyli x współrzędna x wierzchołka, czyli maksymalna wartość tej funkcji h jest dla t równego, dla x równego 4, no i jaka jest wysokość? Czyli drugie pytanie to jest czas x równe 4, po 4 sekundach to jest maksymalna wysokość, no i ta maksymalna wysokość jest 180 metrów, prawda, bo wtedy ten człon tutaj jest 0. Czyli ta maksymalna wysokość h maksymalne to jest 180 metrów, no a tu jest 4 sekundy. No dobrze, i wreszcie ostatnie pytanie, to jest pytanie o czas uderzenia w ziemię, czyli o współrzędną tego punktu, prawda? Tu jest ten czas uderzenia w ziemię, no, prawda, czyli ten fragment też jakby nas nie interesuje, no chyba, że tutaj jest, prawda, pod ziemią się zapada. No więc tutaj jest, czyli to jest ten punkt, tak? Czyli musimy rozwiązać równanie h od x równe 0, tak? To jest czas, po jakim wysokość jest 0, czyli co? Czyli minus 5 razy x minus 4 do kwadratu plus 180 jest równe 0. No to co, to jeżeli przerzucimy na drugą stronę minus 5 razy x minus 4, to dostaniemy tak, 5 razy x minus 4 do kwadratu to jest 180. No to teraz dzielimy przez 5, czyli x minus 4 do kwadratu, 180 przez 5 to ile jest? To jest chyba 36, tak? 5 razy 30 to jest 150, tak, 180. No dobrze, to teraz co to jest za równanie? No kwadrat pewnej liczby jest równy 36. Ta liczba to jest x minus 4. Czyli kwadrat liczby x minus 4, czyli sama ta liczba jest równa 6 lub x minus 4 jest minus 6. Prawda? Równanie a kwadrat równe 36 ma zawsze dwa rozwiązania. A równe 6 lub a równe minus 6. No i teraz to nasze a tutaj to jest x minus 4. Czyli x minus 4 równe 6, czyli tutaj x jest równe 10, no a tu jest x równe minus 2. No, minus 2 to jest jakby ten punkt, prawda, to jest ten drugi pierwiastek, no ale on oczywiście nas nie interesuje, bo tutaj ten fragment paraboli, no to nie jest, nie tyczy jakby się naszego zadania, prawda, bo ten ruch rozpoczął się, mamy powiedziane, że ruch rozpoczął się w chwili t równe 0, rzucono ten kamień, więc tutaj nic się nie dzieje. Czyli wobec tego jedynym naszym rozwiązaniem jest x równe 10. Innymi słowy, tutaj jest 10 i ten kamień upadnie na ziemię po 10 sekundach.